11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Więcej nie mogłem. Tato! Tato! Wymyśl coś! Kermit ucieka przed świnką Piggy. Zjeżdża na szankach. 62 km na godzinę. Świnka za nim na nartach z szybkością 87 km. Zrozumiałeś? Tak. O ile świnka Piggy później wyjechała? A, racja. 3 minuty. Udało mi się. Dogoni go za 10 minut i 26 sekund. Cześć. Właś! Mróz? Gdyby ktoś umarł za granicą, to też by było ogłoszenie? A może być. Za to się płaci. Jak zapłacisz, to drukują. Dlaczego ludzie umierają? Różnie. Na serce, na raka. W wypadkach ze starości. Mi chodzi o to, co to jest śmierć. Śmierć? Serce przestaje pompować krew. Krew nie dociera do mózgu. Wszystko zatrzymuje się, staje. Koniec. A co zostaje? Zostaje to, co człowiek
zrobił pamięć o tym, o nim. Pamięć to chyba ważne. Pamiętasz, że ktoś dziwnie podskakiwał albo że był dobry? Pamiętasz jego twarz? Uśmiech? To, że nie miał zęba z przodu. No, za wcześnie, Paweł. Czego ty ode mnie chcesz? Tak rano. Zważyło się. Zważyło. Tu piszą nabożeństwo ze spokoju jej duszy. Nic nie mówiłeś o duszy. To jest taka formuła pożegnania. Duszy nie ma. Ciocia uważa, że jest. Są ludzie, którym łatwiej żyć, jeżeli tak myślą. A tobie? Nie. Prawdę mówiąc, nie wiem. O czym ty myślisz? Co jest? Nie, nic. Tylko. Bardzo się ucieszyłem, kiedy rano wyszło mi to obliczenie. Jak przyleciał gołąb i zjadł gruszki. Jak szedłem do sklepu, zobaczyłam zabitego psa. Klęknąłem przy nim i pomyślałem, po co mi to? Co mi z tego, że obliczyłem chwilę i odcinka piki do końca Ermita? Po co to wszystko? Który to pies? Ten z żółtymi oczyma. Zawsze łaził po świetnikach. Był taki biedny. Wiesz? Tak. Może jemu teraz jest lepiej? Nie? Jesteśmy w szkole 218 i rozmawiam z dyrektorem szkoły. Widzę, że prowadzicie akcję mleczną. No tak, właśnie weszliśmy w kontakt z mleczarnią Wola. Każde dziecko otrzymuje szklankę mleka na dużej przerwie. Mhm. Ale przecież to mleko jest obrzydliwe, przecież wylewają je podczas przerwy do sedesu. W naszej szkole w czasie przerwy ubikacje są zamknięte. Co tam masz? Świnkę masz. Po co? Na biologię, ale pani się jej boi, nie pozwoliła mi wyjąć. Znaczy, jakie ma ostre zęby. Paweł! Jeszcze raz! Paweł! Zupa i drugie. Dobrze? Bardzo dobrze. Głodny jestem. Dzisiaj była u nas telewizja. Po co? Nie wiem, co się mogło. Kazali nam biegać. Biegałeś? No pewnie. Chcesz ten minister zanieść do domu? No. Pokazał mi dzisiaj, że coś fajnego. Widzisz? Stań pod drzwiami. Pod którymi? Wyjściowymi. Stoję. Uważaj! Teraz zamknij! Zamknął? Zamknął. A teraz otworzy. Otworzył. Idź do łazienki. A niczego nie ruszaj. Patrz na kran. A ja sobie zrobiłem taki program. Mama przysłała mi list. Co robi? Godzina po godzinie.
Ja to wpisałem mu na pamięci i wpisałem mu też różnicę czasu. Teraz jest 3:30. Śpi. A zapytaj go, co się mamie śni. Nie wie. A ty wiesz, co się mamie śni? Nie. Chyba nie. No to bardzo proste. Ty. Ja? No pewnie, że ty. No tak. Ja. A tata? Nie wiem. Wiesz, co on robi? No mniej więcej. O Jezu. Co? Głodny jestem. To chodźmy. Szkoda, że tata nie pozwala mi ruszać swojego. On by na pewno wiedział, co się ma myśli. Ścigamy się? Możemy. A chcesz jakieś fory? Nie, dziś nie. No. Start! Dobre było. Pozmywać ci? Nie, pozmywam. Chcę ci coś pokazać. Paweł! Chodź. To wtedy, kiedy przywiozłeś mi ten różowy piórnik? Wtedy. Dziś dostałam odbitki. Znajesz? Znaję. On jest dobry? Tak. Mądry? Myślisz, że wie, po co się żyje? Tak, chyba tak. Tata mi powiedział, że żyje się po to, żeby innym ludziom, którzy będą żyli po nas, było lżej. Powiedział, że to się nie zawsze udaje. Tak, nie zawsze. Tata ma rację. Żyje się... Radość, że możesz dla kogoś coś zrobić, możesz pomóc, że jesteś. Sam wiesz, że jeżeli zrobisz dla kogoś nawet coś drobnego, czujesz, że jesteś potrzebny. I wtedy jest jaśniej. Są rzeczy duże, są rzeczy małe. Smakowały ci dzisiaj pierogi, ja byłam szczęśliwa. Żyje się... To jest prezent. Taki dar. Powiedz mi, tata jest twoim bratem, prawda? No przecież wiesz. Tobie chodzi o to, dlaczego jesteśmy inni. Tata i ja.
Myśmy byli wychowani w katolickim domu. Tata dużo wcześniej niż ty zauważył, że bardzo dużo rzeczy można policzyć, zmierzyć. Potem pomyślał, że wszystko. I tak zostało do dzisiaj. Czasem pewnie w to nie wierzy do końca, ale nam się nie przyzna. Takie życie jak taty może wydawać się rozsądniejsze, ale to wcale nie znaczy, że Boga nie ma. A taty też. Rozumiesz? Nie bardzo. Bóg jest. To bardzo proste. Jeżeli się wierzy. A ty wierzysz, że Bóg jest? Tak. Kim on jest? Co teraz czujesz? Kocham cię. Właśnie. I on w tym jest. Szach. Mówiłam ci, ona gra rutynowo. I co dalej? Teraz Laufrem i Matt. Matt? Gratuluję. Dziękuję pani. Dziękuję. Halo? Paweł? Tak. Rozmawiałeś z ojcem? Tato, ciocia dzwoni. No i? Pyta, czy się zgadzasz. Irena? Dobry wieczór. Zapisałam go na religię, mówił cię. No, jeżeli chce, oczywiście. Wiesz, ważne, żeby mu to było potrzebne. Widziałam się z księdzem. Rozmawiałaś trochę? Rozmawiałam. Tam koło was budują nowy kościół. Ksiądz jest młody, chyba się Pawłowi spodoba. Jak jutro? Nie. Jutro ja go wezmę. Cześć. Paweł! Włączyłeś go? Nie. Nie ruszałem. Hej, kolego. Czego chcesz?
Wyłącz się. A jak on naprawdę czegoś chciał? Czego? No nie wiem, przecież się go spytałeś. Ej, kolego, czego chcesz? Spytałem. Wygłupiałem się. Już 9:30. Spać. Wychodzisz? Późno wrócę, a zostawię ci światło. Patrzyłeś na termometr? Tak, minus 14 stopni. Myślisz, że mama zadzwoni przed świętami? Myślę, że tak. Strefa pierwsza. Judasz, Juda, judzić, judzenie. Strefa druga. Podbektywać, podskakiwać, podkopywać. Strefa trzecia. Draństwo, zaprzaństwo, świństwo, kołtuństwo, państwo. To są pola kojarzeniowe. Słowa podjudzaństwo. Takie słowo w języku polskim nie istnieje, ale możemy je łatwo zrozumieć. Problem zaczyna się w tym momencie, kiedy chcemy to słowo przełożyć na język obcy. Niezwykle rzadko zdarza się, żeby język obcy był językiem naprawdę własnym, językiem intymnym. Możemy go znać bardzo dobrze na poziomie racjonalnym, prowadzić zawiłe dyskusje, mieć ogromny zasób słów, ale no właśnie, jak poznać to, co jest za słowami, głoskami, literami, bardzo głęboko ukryte? Jak odkryć cały bagaż kulturowy języka? Jak sformułować związki z historią, polityką, kulturą i codziennym życiem? Jak poznać i zrozumieć to, co tworzy ducha języka, jego metasemantykę, może nawet metafizykę? Eliot powiedział, że poezja jest tym, czego się nie daje przetłumaczyć. Ale czy Eliot musi mieć rację? Wyobraźcie sobie tłumacza, który jest w stanie zgromadzić całą wiedzę, jaka istnieje o słowie czy o języku. Tłumacza z nieograniczoną pamięcią, którą można wydobyć od niego w każdej chwili. Niekonwencjonalnie wykorzystana maszyna matematyczna może być czymś albo kimś takim. Jeżeli tak spojrzeć na to narzędzie, które pozornie rozróżnia tylko zero od jedynki, to posiada ono nie tylko rodzaj inteligencji, ale i świadomość. Selekcjonuje, a więc dokonuje aktu wyboru. Może aktu woli. Ja uważam, że odpowiednio zaprogramowany komputer może posiadać własny gust, preferencje estetyczne, indywidualność. A, no tak. Na następne zajęcia prosiłbym państwa, żebyście wybrali linijkę jakiegokolwiek tekstu i zabawili się z nią tak, jak ja zabawiłem się z tym wymyślonym słowem. Mam nadzieję, że to nie będzie za dużo. Za dużo? To dobrze. Do widzenia. Co pan o tym powie? Tak, w porządku. Tak, tak, tak. Tak, kiedy kończył? Następny raz. Tak, dobrze, dobrze. Herbata też zamarznie? Zamarznie.
O, uważaj, szkło. Fajne, nie? Zostaw do wanny. Zostaw mi tutaj. Zobaczymy, co się z nią stanie. No nic się nie stanie. Jak będzie odwilż, to się roztopi, a jak... Albo w dzień, w słońcu. Policzymy? Wczoraj powiedziałeś, jutro. Dobra, dobra. Na tym? Nie, 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 na tym. Ten się nie nadaje do obliczeń. Nie możemy zakładać, że mróz jest cały czas, najwyżej w nocy, powiedzmy 10 godzin. Ale musimy być precyzyjni. Dobra. No więc zadzwoń teraz do Instytutu Meteorologii, się zapytaj, jaka była temperatura przygruntowa w ostatnich 3 dniach. Dziś, wczoraj, przedwczoraj. Halo? Czy to Instytut Meteorologiczny? Czy mogłabym pani podać temperaturę przygruntową dzisiejszą? Wczorajszą? Tak? I przedwczorajszą? Dziękuję, tak, tak, w Warszawie. Dziękuję, do widzenia. Wzór na ciśnienie? P równa się F podzielić na S. Dobra, temperatura. Dzisiejsza 11, wczorajsza 14,2, przedwczorajsza 12,5. Od 8 dni trwa moc. I co? No, widzisz to? Wynika z tego, że może się ślizgać facet, który jest 3 razy cięższy od ciebie. Naprawdę? Dasz mi? Co? To, co mam dostać pod choinkę. Od mamy i od ciebie. Co to jest? Przecież podejrzałem te łyżwy. Gdzie? W tapczanie. Mogę? Pasują? Fantastyczne! No to rozbieraj się i do łóżka. Ja idę na spacer. Jak wrócę, to żebyś już spał. Śpisz? Nie. Patrz, jak się błyszczą. Sprawdzałem lód. Dlatego nie śpię. Domyśliłem się. Jest w porządku. Ale obiecaj mi, że nie będziesz podchodził bliżej niż 15 metrów od miejsca, gdzie wpada rzeczka. Ona nie zamarza. Dobrze, 15 metrów. Ona jest płytka, ale
Nie chcę, żebyś się skąpał. Gdzie jest twój słoń? Śpi. Paweł? W domu? Nie ma go, a co? Nie wiem, mama pyta. Dobry wieczór, Ewa Jezierska. Dobry wieczór. Czy Paweł jest w domu? Marka jeszcze nie ma. Dobry wieczór, pani. Ja pani nie poznałem. Nie, nie ma go. Powinien być na angielskim. No, powinni być. Która godzina? Po czwartej powinni już być. No, zaraz wrócę. Bo coś się stało. Co? Właśnie nie wiem. Coś się stało na osiedlu. Ja po nich pójdę. Gdzie jest Paweł? Co ci jest? Mam okropną grypę, nie mogłam mieć lekcji. Zwolniłam ich. O której? Zaraz, jak tylko przyszli. Gdzie oni są? Nie wiem. Nie denerwuj się. Wejdź. Ona jest chora. Ich tam nie ma. Lód się załamał na jeziorku. To niemożliwe. Załamał się. Załamał. Niechże się pani uspokoi. Nie mógł się załamać.
Co, mamo? Niech pan tam idzie, ja zaraz wstanę. Nie widziałeś Pawła? Widziałam. W szkole opowiadał mi swój sen. Ale teraz? Nie, miał do mnie zadzwonić. Irena? Tak? Dzwonił Paweł? Kiedy? Teraz, dziś. Po szkole, koło drugiej. Chciałam, żeby przyjechał na obiad, ale miał angielski. No, właśnie nie miał. I gdzie jest? Nie wiem, nie ma go. Coś się stało? Nic. Wyleł mi się atrament. Co? Nie wiem, pękła mi buteleczka od atramentu nagle i wylało się. Ale z Pawłem? Nie wiem. Podobno załamał się lód na jeziorku. Powiedział mi, obliczaliście, że jest mocny. Podobno pękł. Idę go szukać. Jadę do ciebie. Paweł, Paweł, odbiór. Paweł, tu ojciec. Odbiór. Paweł, Paweł. Jacek,
Jezus! Gdzie ty byłeś, synku? Bawiliśmy się w starym samochodzie. Chodź, chodź, pójdziemy do domu. Proszę pana, Paweł miał do mnie zadzwonić po południu. Pan mnie pamięta? Tak. Ten chłopiec może coś wiedzieć. Który chłopiec? Ten mały Jacek. Pewnie się pani zaczeka.